To są moje gratulacje na ręce pana redaktora dla całego zespołu, którym pan kieruje, bo to od was. Wasza krytyka służy całemu środowisku wielczemu. Wy motywujecie wszystkich do pracy, a krytycznie też piszecie, ale bez krytyki się nie boi, kto nie robi nic, a poza tym krytyka to jest kolejny krok do tego, żeby się doskonalić. Ja pan prezydent poprzymałem mikrofon. Brawo! To jest taki biuro. Proszę na gratulujące tego pomysłu, kreowania pozytywnego wizerunku Mielca, Mielczan. I chciałabym jeszcze jedno powiedzieć. Ja żałuję, że sam redaktor naczelny albo wiele osób tu siedzących na sali tak mocno zaangażowanych w sport, w to, żeby w Mielcu dobrze się działo, że była dobra atmosfera, nie miało okazji być nominowanymi, bo się zajmuje urzędowo takim działaniem. To jest pan redaktor. Spotykaliśmy się wielokrotnie w różnych sprawach, zakulisowo rozmawialiśmy na temat polskiego sportu, aby dobrze się działo. Myślę, że pan Tomasz Lejko jest również takim motorem, który dziennikarzem przy okazji, który o takim wizerunku pozytywnym Mielczan o to dba. Ale chciałbym przy tej okazji panu prezydentowi pogratulować, bo sport i stawianie na sport, myślę, że sportowcy szczególnie będą mieli brawo. To jest najlepsza reklama środowiska. Gratuluję bardzo serdecznie i dziękuję, że tak długo się.